minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zapowiada kontynuację odbudowy Pałacu Saskiego. Jednocześnie chce przenieść pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. To spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem Prawa i Sprawiedliwości, a także uderza w rodziny, które walczyły o to upamiętnienie. Pomysł odbudowy Pałacu Saskiego zainicjował rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2021 roku. Ówczesna opozycja ostro krytykowała tę inicjatywę. Teraz minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz zapowiada kontynuację odbudowy tych historycznych gmachów. Będziemy budować Pałac Saski. Szybko. Poprzednia władza była skonfliktowana ze stołecznym ratuszem o kontynuację budowy pałacu i uzyskiwanie wymaganych dokumentów. Ale po zmianie władzy prezydent Rafał Trzaskowski zgodził się na kontynuowanie prac, choć sam przekonuje, że pieniądze potrzebne na odbudowę pałacu przydałyby się w innych miejscach. Na obwodnicę śródmiejską, na metro, no wydaje mi się, że te pieniądze można wydać w sposób bardziej sensowny. 19 stycznia bieżącego roku minister Sienkiewicz odwołał zarząd spółki Pałac Saski, a w jego miejsce powołał swój. Jednym z powodów było rzekome opóźnienie w trwających już pracach na placu Piłsudskiego. Poprzedni zarząd nie był w stanie zabezpieczyć zabytkowych piwnic i fundamentów. Wystarczyło zmienić zarząd. Dwa tygodnie zaczęło się już zabezpieczenie. Tymczasem poprzedni zarząd wyłonił wykonawcę projektu architektonicznego. Przeprowadzono też prace archeologiczne, wyjaśnia były wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Selin. Także wszystko jest w tempie i wszystko jest przygotowane. Wystarczy po prostu tę inwestycję zacząć. Odbudowa zniszczonego przez hitlerowskie Niemcy pałacu może mieć swoją cenę, ale nie tę wyrażoną w pieniądzach. Minister Sienkiewicz planuje przenieść znajdujący się na placu Piłsudskiego pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Pomnik wreszcie mamy już od kilku lat. Katastrofy smoleńskiej z wielkim trudem zresztą wywalczony. I lepiej po prostu do tego nie wracać. On dobrze już służy tej pamięci. Zapowiedź ministra Sienkiewicza dotycząca pomnika smoleńskiego jest zaprzeczeniem deklaracji jeszcze niedawno składanych przez Donalda Tuska. Wiem, że pojednanie będzie prawdopodobnie najtrudniejszym zadaniem. I nie spocznę, póki to się nie stanie. Przeniesienie pomnika wywoła kolejne niepokoje społeczne, które nie służą pojednaniu. Ponowny konflikt polityczny z tragedią smoleńską w tle jest nie do zaakceptowania, mówi stanowczo Magdalena Merta, wdowa po Tomaszu Mercie, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Ofiary katastrofy nie zasługują na to, żeby ten pomnik był przedmiotem kpin, przedmiotem ataków również. Z pewnością nie zasługują na to, by ich śmierć była traktowana w ten sposób. Jak na razie nie wiemy, gdzie władza chciałaby przenieść pomnik.